Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. A my wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Mamy godzinę 10, więc rozpoczynamy kawę z wróżką, na której zapoznamy się z energetyką tygodnia. Słuchajcie, nie wiem, czy mam pod ręką, ale chyba mam. A propos energetyki tygodnia, runy, pogotowie run i żywiołów jest już na wszystkich możliwych mediach. Jeżeli dodacie sobie swoją datę urodzenia, wszystkie cyfry, wyjdzie wam cyfra drogi życia. I tutaj dla każdej tej drogi życia mamy wspierający żywioł i wspierającą runę, także warto z tego korzystać. Najprościej namalować gdzieś na nodze, na nadgarstku, tak by przez tydzień chroniły i broniły. Także to pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o ten tydzień. Także pamiętajcie, że ja staram się to umieścić. Kiedyś robiłam filmy z losowaniem na żywo, ale myślę, że jak i tak wylosuję, a jest zdjęcie, łatwiej to załapać. Nie trzeba oglądać całego filmu, więc w ten sposób. No i będziemy sobie dzisiaj również rozpatrywać, jak ta energia tygodnia w poszczególnych dniach będzie wyglądała. Ja tutaj czekając na was potasuję karty i zobaczymy, jak to będzie, co tam się będzie działo, jakie energie. Dzisiaj kawka pewnie nie za długa, dlatego że w wakacyjny czas i mój urlopowy, to normalnie ogłoszeń dużo nie ma, ale energetykę sobie sprawdzimy i zobaczymy. Nie wiem jak u was, ale tutaj 16 stopni, trochę pochmurnie, ma być do 21, czyli tak powiedzmy sensownie, do pooddychania. Dobrze, karty potasowane i będziemy patrzeć, jaki szykuje nam się chociażby nasz poniedziałek. A z buław. Bardzo duży potencjał do działania. Fajnie, jeżeli na początku tygodnia, kiedy tak naprawdę my najczęściej zaczynamy pracę, zaczynamy działanie, gdzieś po niedzieli, która nawet jeżeli jest pracowita, to w trochę innym wymiarze, to tutaj w poniedziałek mamy energię do zadziałania na każdym aspekcie, szczególnie tym takim zawodowo-przyjacielskim. Pamiętajcie, że asy wnoszą potencjał, niekoniecznie konkretne wydarzenia, tylko to jest ten moment w fizyce, kiedy ciało zaczyna ciągnąć inne ciało. Jeżeli pociągnie, to już poleci. Więc możliwości do działania będą dzisiaj wszelakie i należy energicznie podejść do tego poniedziałku, tak żeby pociągnąć już cały tydzień nam prześlicznie poleciał. To jest również karta płodności, karta namiętności. Oczywiście też w potencjale i można to doskonale wykorzystać. Niemniej poniedziałek powinien być szybki, pozytywny i taki naprawdę z rozruchem. Rozruch. Dzisiejsze słowo klucz, rozruch. A żadanice nam podpowiadają nierozłączki. Harmonia męskiego i żeńskiego. Szczęście rodzinne, powodzenie. Zharmonizuj aspekt żeński i męski tak, by w pełni zrealizować swój potencjał. Ja się śmieję, że dzisiaj się malując do programu, mówiłam, że ugruntowuję cnoty niewieście makijażem i równoważę swój pierwiastek żeński z męskim właśnie. Także tak to wygląda. Na wtorek. Paź pucharów. Karta słodka, karta emocjonalna. Oczywiście paziowie oznaczają w tarocie często młodsze osoby, więc te kontakty z dziećmi, kontakty z młodymi osobami mogą być bardzo ważne we wtorek. Pamiętajcie, że możecie czy jakieś trudniejsze rozmowy ku nastolatku wystosować, czy jeżeli ktoś jest waszym podwładnym w postaci mniejszego stażu, mniejszych umiejętności, mniejszych możliwości, to można tutaj wiele rzeczy wytłumaczyć. I mimo, że wtorek jest dniem marsowym, więc raczej wojowniczym, myślę, że ta karta łagodzi obyczaje, łagodzi całą tą energetykę i można powiedzieć, że
dzień przeżyjemy w sposób emocjonalny, ale taki dosyć pozytywny. To też są kontakty z ciepłymi osobami, z ciepłymi ludźmi, to też są wszelkiego rodzaju spotkania, to też są wszelkiego rodzaju randki, więc myślę, że wtorek może być dosyć ciekawy. Kukułka. Pożegnanie programów rodowych, inicjacja, śmierć i narodziny. Pora pożegnać to, co nie służy, aby narodzić się do nowego. Czyli jednocześnie ta karta Pazia Pucharów, która daje nam taką zdrową emocjonalność, może spowodować, że i w zdrowy sposób spojrzymy na własne emocje, ocenimy jakieś kontakty, pozbędziemy się tego, co dla nas jest zupełnie niekorzystne, dlatego że te przemiany i transformacje we wtorek mogą nam po prostu towarzyszyć. Jeżeli chodzi o środę, na finanse trzeba będzie uważać. Piątka monet, jak ją nazywają karta bankructwa, aczkolwiek nie chodzi o to, że stracimy, że musimy stracić. My możemy stracić, jeżeli będziemy nieuważni. Ja tę kartę jeszcze często nazywam from zero to hero, czyli od zera do bohatera, bo jeżeli już wymieciemy z życia wszelkie możliwości, to pozostaje nam budowanie od nowa, z bardziej wiedzy, umiejętności niż ze stanu posiadania. Ale tak prozaicznie, środowo nie kupujemy, nie podpisujemy umów, nie inwestujemy, nie cudaczymy finansowo, bo po prostu i zwyczajnie stracić możemy, także ostrożnie przy decyzjach finansowych w środę. Dola, zmiana losu, przeznaczenie, podróż. Wykonaj odważny krok w celu poznania i zrealizowania swojego przeznaczenia. Czyli tak jak materia niekoniecznie będzie nam w środę sprzyjać, tak wszelkie sprawy emocjonalne, wszelkie sprawy dotyczące naszego rozwoju, wszelkie sprawy dotyczące planów na przyszłość, bo przeznaczenie ma to do siebie, że ma takie dwie warstwy. Jedna z tych warstw jest warstwą nieomijalną i to są wszelkie zdarzenia losowe, które bardzo często się nie zdarzają, a jednak. Natomiast całą resztę, jakość tych zdarzeń, siłę, intensywność, my jesteśmy w stanie sobie zorganizować, tylko musimy wiedzieć, że mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę i ta wolna wola wpływa na nasze wybory. I potem dzieje się już prawo przyczyny i skutku. Także idźmy w kierunku realizacji swojego, dodam, dobrego przeznaczenia. Jeżeli chodzi o czwartek, piątka pucharów, druga piątka w tym tygodniu, może to być tydzień lekko osłabiony energetycznie, jeżeli chodzi o emocje. Słuchajcie, piątka pucharów wnosi pozamykanie. Na kartach Rider White'a widzimy człowieka, który jest zakryty takim czarnym płaszczem, czyli ukrywa emocje, jest w sobie skupiony. Tam pod tym czarnym płaszczem te emocje buzują, ale na zewnątrz tego nie widać. To jest też na przykład takie na siłę odcinanie się od rzeczy, od rzeczy pozytywnych wręcz, bo jest widzenie tylko tego, co negatywne. Piątka pucharów wnosi w czwartek nieumiejętność konkretnego spojrzenia na emocje ze względu na nasze buzowanie rzeczy w środku. Także, jeżeli macie ochotę na jakieś ważne rozmowy, ważne spotkania emocjonalne, to niech to nie będzie czwartek, dlatego że nie będzie ten dzień sprzyjał. On raczej jako dzień jowiszowy, czyli dzień powiększający rzeczy, będzie sprzyjał powiększeniu smutku, tak po prostu i życiowo. Także jeżeli na przykład wstaniecie w złym humorze albo jacyś tacy rozmemłani, pomyślcie sobie, aha, czwartek, taka panuje energia, no to teraz biorę się do roboty, żeby nie być po prostu wielkim smutasem. I jaka lalka? Niedola. Uwolnienie, transformacja, zrozumienie lekcji. My czasem w momencie, kiedy rozumiemy, co się wydarzyło, albo dochodzimy do jakichś życiowych wniosków, możemy mieć osłabienie na poziomie emocji, na poziomie energii, z tego względu, że jeżeli zaczynamy rozumieć pewne lekcje, zastanawiamy się, dlaczego postąpiliśmy tak, a nie inaczej, chcemy coś zmienić, mówimy, a gdyby tak się nie zdarzyło, no i cały smutek na nas spływać może. Ale należy pamiętać, że pora, by zmienić lekcje płynące z doświadczeń z przeszłości. Ja rozumiem, że nie zawrócimy biegu rzeki,
kijem, ale z drugiej strony, jeżeli nasza przyszłość zależy od tego, co jest tu i teraz, to warto by było dzisiaj zadbać o tę przyszłość, żeby była po prostu lepsza. Nie od poniedziału, nie od nowego roku, po prostu od dzisiaj. Tak patrzę, czy jesteście, ale jesteście, są, bo... Są, o, dobrze. Dobrze, bo tak. Piątek, król pucharów. Emocje się wyrównają, ludzie się wyrównają, będziemy już bardziej szczęśliwi, zadowoleni. Tak to będzie emocjonalny tydzień. Ten poniedziałek jedynie pokazał się w takiej sile pociągowej. Należy go wykorzystać, bo potem to już troszeczkę powiem, będziemy pływać. Będziemy pływać, tak jak patrzę. Ale król pucharów daje radość, zadowolenie, kontakty z ludźmi dojrzałymi emocjonalnie, kontakty z ludźmi, którzy są nam życzliwi, więc tym bardziej, że piątek jako dzień Wenus jest dniem miłosnym, więc tak, randki, zwierzenia, umowy, układy, obejrzenie wspólnie filmu, nawet jeżeli potrzebujemy trudniejszych rozmów, to też one powinny być łagodniejsze i fajniejsze, więc na to należy postawić. No i mamy trawnicę, inaczej zielarkę, uzdrowienie, moc natury, płodność. Naucz się odbierać znaki i przesłania, jakie ma dla Ciebie Matka Ziemia. Tutaj możemy dodać sobie energii, czy jakimiś woreczkami mojo, czy ziołami, czy okadzaniem, nawet w sferach miłosnych. Pamiętajcie, że liść laurowy ma zadaniowość spełniania życzeń, więc jeżeli chcemy, żeby ktoś nas pokochał, albo ktoś nas polubił, albo z kimś był dobry kontakt, zawarcie umowy, wszystko na takim emocjonalnym poziomie, to można użyć tutaj liścia laurowego, wypisać swoje życzenie, spalić go, okadzić tym dom i myślę, że będzie zupełnie, zupełnie w porządku. No i sobota. W sobotę mamy szóstkę pucharów. No, emocjonalny tydzień, puchary się posypały. Powrót do przeszłości. Do lat dziecięcych, do wspomnień, do tego wszystkiego, co w sercu nam zaległo, ale w dobry i w zły sposób. I oczywiście, że powroty bywają różne, z tego względu, że możemy wracać do rzeczy złych, nie polecam, a możemy wracać do rzeczy dobrych, sentymentalnych, trochę rozmarzonych, więc myślę, że ta sobota również taka rozmarzona będzie. Słuchajcie, możecie na przykład zacząć porządkować stare albumy, zdjęcia i nagle, o tutaj byłam, to przeżyłam, tutaj z tą osobą, to z tamtą, także taki emocjonalnie pozytywny dzień. Jest to również karta dzieci, więc jakby kontakty z młodszymi, tego typu rzeczy mogą być bardzo dobre we w sobotę właśnie. I mateczka, macierzyństwo, energia kreacji, spełnienie. Otocz się energią Wielkiej Matki, która stwarza, utula i niesie pocieszenie. No ja już sobie wyobrażam te dwie karty i ich połączenie energetyczne, jak w kocyku z pyszną kawą, ze zbitą śmietaną i ciastkiem. Siedzimy i rozważamy, co nam się fajnego w życiu przydarzyło. Nie rozważajcie niefajnych rzeczy. One się tak zadzieją, trzeba tak narobić dobrej energii, żeby się nie zadziewały za często, więc rozważajmy dobre, cudne i pozytywne sprawy. No i niedziela cesarzowa. Wzmocnienie energii kobiecej przede wszystkim. Wzmocnienie siły przebicia już po tych rozmarzeniach, wspomnieniach, gdzie może gdzieś dojdziemy do jakichś wniosków i będzie tak fajnie i będzie tak pozytywnie, to właśnie cesarzowa w niedzielę wnosi siłę, moc i potęgę. Przebicia, siły kobiecości, zadowolenia, ale to też karta planowania, bo cesarzowa rządzi, pamiętajcie, ona oprócz tego, że roztacza, otacza miłośnie, seksualnie, zachwyca się sztuką, tutaj muzea, tam nie wiem, możecie wycudaczyć niedzielnie. Natomiast to jest również karta rządzenia, więc biorę życie w swoje ręce. Jak my w niedzielę weźmiemy życie w swoje ręce, to może się okazać, że w poniedziałek znowu będą dobre energie do tego, żeby pociągnąć ten cały tydzień do przodu. I niedzielnie mamy dziewka baba, czyli samoakceptacja. No cesarzowa patrzy w lustro i mówi, wow, podoba mi się to, co widzę. Podoba mi się to, co widzę. Dostęp do zasobów i pełnia kobiecości. Przy cesarzowej i przy dziewce babdze widzę, że troszkę diety trzeba trzymać, bo można przytyć bardzo szybko. No bo cesarzowa jest taka duża, Wenus z Milo, taka obfita. I obfitość życiowa dobrze, obfitość za bardzo w innych biodrowych aspektach
my kobiety tak średnio, prawda? Spójrz na siebie z miłością i przyjmij pełnię swojej kobiecości. Zadanie na niedzielę jest stanąć przed kąpielą, po kąpieli przed lustrem i ucałować się we wszystkie te miejsca, które są za duże, za małe, za celulitowe, za chude, za grube, za bardzo, za jakieś. Uszanujmy tę swoją kobiecość, nawet jeżeli mamy te swoje kompleksy, któż ich nie ma, to fajnie jest w niedzielę poprzytulać się, co by emanować kobiecością. Zauważcie, że tak naprawdę niby jest ten ideał piękna, niby tam się wyginają na tych Instagramach, TikTokach i różnych innych sprawach, a tak w prozie życia ludzie są strasznie różni, strasznie różnie się dobierają i nie to ładne, co ładne, tylko to, co się komu podoba. A energia emocjonalna, czy energia miłości, czy energia lubienia nawet, ta energia nie wybiera jak gdyby po wyglądach, tylko wybiera po energii, więc my ucałujemy swoje ciało, nasze ciało rozpromienieje i wszystko będzie możliwe. Hrabina jak dziecko kwiat. Dzisiaj gruntowałam cnoty niewieście, czyli włos długi, czepca nie mam, ale będę próbowała znaleźć. Chociaż ja już nie mężatka, to nie muszę na razie w czepcu. Tak. I gruntowałam cnoty niewieście, stąd włos zrobiony, ponieważ iż długie włosy muszą być. Amen. 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 Dobra, słuchajcie, taką mamy energię. Jak mówiłam, na urlopie to ja będę tak trochę mniej działała, ale zapalniczka w ręku, zapalamy naszą świecę na intencje wszelkich naszych możliwości w tym tygodniu. Także kto żyw, śpieszy do swoich podgrzewaczy albo innych świec intencyjnych i ogień zapala. Jeżeli ognia nie macie, to mentalnie się podłączcie, a w domu potem nie zapomnijcie zapalić, bo to ważne, żeby ofiara w magicznym działaniu była. Także, moi kochani, żeby nam żywioły błogosławiły, przez cały tydzień nas prowadziły, żeby nam się dobrze działo, żeby nam energii starczało i żeby wszystkie dobre energie i dobre duchy tego świata sprzyjały nam na naszej drodze. O, także w ten sposób. Dobrze. Jak ktoś ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, to zapraszam serdecznie, a ja tutaj robię przesłanie bez pytania, najwyżej mnie poubieda, naszej Katarzynie Wisięcy naszej, koleżance, przyjaciółce osobistej, że tak powiem, przesłanie urodzinowe, najwyżej dostanę po łbie, ale się porządzam, ja myślę, że ona byłaby chętna, ale prawdopodobnie jest w pracy, tudzież w pracy, no tak niekoniecznie się słucha, więc zaczynam od tego przesłania w osobistych, jak gdyby, aspektach. To jest normalnie Symonia, odpust i pandemonium, nieważne, rozdawanie stanowisk, tak, stanowisko przyjaciółki Katarzyny jest zajęte, także zaklepane. Dobrze. Piątka buław do działania w głowie, czyli walcz o swoje. Właściwie nie musiałabym tego rozwijać, bo to walcz o swoje. Jeżeli masz jakiś projekt, to po prostu taranem i buldożerem postępuj w ten sposób, troszkę niekoniecznie zważając na ludzi, którzy mówią, że wyjdzie, nie wyjdzie, że będzie bądź nie będzie, to po prostu ta siła przebicia, ona nie, ta karta nie idzie po trupach, ale wywalcza swoje, bo stoi na swoim. I tak ma funkcjonować głowa. Ser ducha w czwórce buław. Otocz opieką to, co jest ci bliskie. I czwórka buław generalnie mówi o wstawianiu palików w ziemię i otoczeniu tej przestrzeni, zaznaczeniu tej przestrzeni, że już wiem, że to jest moja przestrzeń. Ale ta przestrzeń nie musi być tylko domem, pokojem. To ja tak tutaj już prywatę wprowadzam, bo tak, nie musi być tylko twoimi dziećmi, my też możemy się w tej przestrzeni znaleźć. Wrzuć nas do twojego serca, będzie cieplutko i fajnie. Może trochę ciasno, ale tak, otocz swoją przestrzeń i stawaj mocno na nogach. A w działaniu królowa monet. No kochana, praca jak praca, pracować trzeba, bo źle ci coś trzeba, ale poczucie wielkości finansowej spowoduje tę wielkość. Znaczy, są dwie drogi do bogactwa. Albo mamy to bogactwo, bo nam ktoś da i rodzice dadzą i w ogóle, albo, no i wtedy jesteśmy bogaci. Najczęściej przytracają ludzie. Ale jest droga do bogactwa. Natomiast druga droga do bogactwa jest taka, że na przykład, nawet jeżeli nie mamy Mercedesów w garażu i willi z basenem, to zachowujemy się, jakbyśmy ją mieli.
a wtedy to przychodzi. Tak po prostu. Energie działają w dwie strony. Racjonalną i irracjonalną. Energie są jak moment wszechświata w wielkim wybuchu, które od razu daje materię i antymaterię. Dlatego mamy dwie drogi działania. Mugolską i magiczną. Dobrze. Kogo tam jeszcze mamy? Mąż Jacek, 4 sierpnia, 80, za pozwoleniem. Mąż Jacek za pozwoleniem. Mąż Jacek za pozwoleniem. Przesłanie dla małża. Dla małża węża. Różnie się mówi. Powinien z głowy wyjść z problemów, bo życie polega na tym, że my wywalczamy sobie swoją ścieżkę, ale podejście do tego wywalczania może być dwojakie. Albo jesteśmy takie tarany, albo jesteśmy takie piątki pucharów, które zamartwiają się na przyszłość i najczęściej przyciągają to, czym się martwią. Więc trochę musi postępować na jednorożcach, co by się nie umartwiać. Nie umartwiać, czyli nie uśmiercać. Dwójka pucharów w sercu. Dobry człowiek, no. Dobry człowiek, tylko powinien zacząć pracować z ludźmi generalnie, partnersko, a nie na zasadzie, bo wypada wszystkim dogodzić. No jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. A w działaniu rycerz monet, idę na tą rolę, zaoram, zasieję, zbiorę, twardy hop, bez filozofii. Czy będzie, czy nie będzie, nie. Rycerz monet, idziemy. Orka, ugór, ziarno, plony. Tak po prostu konkretnie. Kto tam jeszcze? Tak jest. Syn Kacper za zgodą. Kacper za zgodą, drugi syn. 2 sierpień, 2-1. Znasz się 0-1. 0-1. O Jezu, 0-1, nie? 0-1, niestety. I już są pełnoletni. To jest dramma. Dobra. Anna mówi, dobra człowieka, dobra człowieka. Syn Kacper młody jest, więc i od pazia monet zaczynamy. Ile on ma lat? 20. Już teraz powinien ułożyć sobie w głowie plan na zarobkowanie. Nie dla nawet takie, co bym chciał zrobić, żeby zarobkować. Dlatego, że ten rok może być przełomowy w wyborach ścieżki i fajnie jest wiedzieć, co się chce robić, a przynajmniej wiedzieć, czego się nie chce robić. To jest takie dosyć ważne. Jeżeli chodzi o serducho, rycerz monet. Tutaj wszystko krąży wokół materii zdobywania. Jeżeli on się uczy, to dla niego jest to szkoła. Jeżeli pracuje, to dla niego jest to praca. Powinien się otworzyć na bogactwo i dobrobyt, bo uwaga, ostrogi może dostać z pazia na rycerza. Także wzrost tutaj jest faktycznie. A w działaniu szóstka pucharów, czyli karta, która pokazuje działaj harmonijnie, bo jak przekroczysz swoją ścieżkę, to będziesz musiał zawrócić i iść nią od nowa. Harmonia w działaniu, w traktowaniu ludzi, w emocjach. Także tak na spokojnie. Dobrze, kto jeszcze? Na razie nie mamy na razie urodzinek. Także gdyby były urodzinki od dzisiaj do niedzieli, to zapraszam, a że będzie program trwał krótko, to się należy spieszyć. Tak to powiem. Będzie trwał krótko, bo są dwa ogłoszenia. Co my mieliśmy teraz? Pełnię czynów, bo ja już jestem po prostu zawsze zakręcona. Teraz będzie nów. No więc jak zwykle tydzień nam został, bo nów będzie w sobotę albo w niedzielę. W sobotę. Można się zapisać na rytuał nowiu, który wspólnie czynimy. To jest koszt 22 zł. Ja na rytuałach nowiu i pełnim zarabiam. Tak, no w niedzielę, tak też pomyślałam. Zarabiam i to jest dla Was 22 zł, ale wspólnie czynimy na kanale. Tak, na kanale wspólnie czynimy. Jak czynimy, wiecie, jak nie wiecie, to możecie popatrzeć. Tam wszystko jest. Natomiast strasznie Wam chciałam również podziękować za wspólny lamas. I to są rytuały, na których nie zarabiam. Słuchajcie, znowu, materia, energia, kwantówka. Działamy dwutorowo. Fizyczność, którą, no źleć trzeba, zarabiamy. I metafizyczność. Nie zarabiamy, ale robimy dobrą robotę i normalnie tworzy się wokół nas energia pozytywna, więc wszelkie te nasze lamasy, mabony, spotkania, potem cały vlogmas, czyli codziennie jeden rytuał, jest totalnie za darmożkę, bez zapisów, można po prostu szaleć. Także można po prostu szaleć. Także, kochani, nów do zapisania,
A mocno Wam dziękuję za Lamas, gdzie wzrosliśmy jako piękne łany zbóż i ziarna i będziemy normalnie owocować na prawo i lewo i siać te nowe rzeczy i potem one znowu będą owocować i perpetuum mobile sobie zrobiliśmy. Bardzo Wam dziękuję. Było bardzo mało osób, bo nie przekroczyło 95, ale ja powiem tak, jak zwykle, jak ja to mówię, sami najlepsi, którzy dbają o swoją energetykę. Tak, jakbym zrobiła rytuał na klątwy, to by było 300 osób, nie? Egipski. Ale o egipski, jakbym zrobiła, to było 500. Natomiast jak się robi taki ot, nie wiadomo skąd wzięty lamas, ale taki but mocny, no to sami najlepsi. W czwartek, jak już wszystko zadziała, a powinno, generalnie zawsze działa. Raz nie było światła w tym roku, a tak to działa. Dwa razy nie było wróżki, ale to się nie liczy. Będzie rytuał zdrowotny. Pamiętajcie, że ten zdrowotny, by włożyć energię, to jest troszeczkę inaczej organizowany, czyli link na zdrowotny jest ze Szkoły Magii i Tarota Wróżki Joanny. Jest bez zapisów, jest bez zapowiedzi, jest bez cudaczenia. Tam się nic nie dzieje, nie płaci, nie. Trzeba mieć świecę i po prostu będziemy czynić rytuał zdrowotny, ale właśnie waszym zadaniem jest wyszukać ten link, te 5 minut przed 21 i zrobić ten zdrowotny razem z nami z linku, po prostu, żeby tyle dać energii, że wyjdziecie z linku. O, dokładnie tak. Dobra, to. I ja jestem na urlopie. Te plany urlopowe się zdeczka pozmieniały, ale tylko zdeczka, także tam będę w miejscach różnych. Myślę, sklep też jest na urlopie, bo tak. O koty się nie martwcie, my jesteśmy na urlopie, koty wpilnowano nie będą, także to na spokojnie. Także tak, koty tam muszą też być pod opieką. Tak, także tutaj, także dokładnie. Zawsze mam pilnowaczy, bo to aż ręce zacierają, kiedy ciotka pojedzie na wakacje, bo to wiecie, można się wyrwać spod kurateli normalnie, ta pilnowacza. No właśnie, więc pilnowacze, tak? Zostawiam pełną lodówkę, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy i niech się tam... Pizza zostaje. Pizza zostaje, no. A, szaleni. No ale dobrze, nigdy mi jeszcze... Ja się nie pytam o imprezy, nie imprezy, zawsze jest potem porządek. Dobrze jest, także nie ma problemu, ale właśnie w czas urlopowy dużo ogłoszeń nie ma, bo dużo się nie będzie działo, tylko dzisiaj, tuż po kawce, wchodzi, słuchajcie, rytuał Mabon. Kolejny pudełkowy, czyli jest tak, że czynimy go w Mabon, czyli 21 września. Ja go wpuszczam teraz przed urlopem, bo i tak go wykupicie w 3 minuty normalnie albo 5, więc to trzeba się spieszyć. A wysyłki, nie martwcie się, będą po urlopie, dlatego że to będzie miesiąc czasu na to, żeby wszystko dotarło, czyli wszystko dotrze. I myślę tak, myślę również, że na tym urlopie zrobię jakieś spotkanie w Trójmieście, o którym będę informować, że w Kamiennym Potoku, to jest Sopot, tak? Sopot, Kamienny Potok, w Karczmie Koliba. Możemy się spotkać na kawę, herbatę. Jeszcze nie wiem w którym dniu, ale rozprostuję kości na Pomorzu. To Wam powiem, wszędzie będą ogłoszenia, więc spotkać się będziemy mogli na kawę, herbatę. Po prostu jakby ktoś ze Trójmiasta albo z okolic podjechać chciał. Tam jest Lidl, można zaparkować. Tam są jakieś też parkingi dzikie. Jest zupełnie spokojnie. Kolejka SKM-ka dojeżdża. Ma stację swoją, także łatwość tak, spotkania. Zaraz, jak już wszystko wiesz, nie? No już wszystko wiem. Już kumaś SKM-ka. SKM. Normalnie wszystko wiem. Dziękuję za życzenia cudownego urlopu. Na pewno będzie cudnie, choć tak jak mówię, a w ogóle plany urlopowe w tym roku obracają się tak do góry nogami, że to się w głowie nie mieści i to od samego lipca, a nawet bym powiedziała czerwca, bo już miałam gdzieś być, już nie byłam, bo coś musiałam koniecznie, a to papierologia i to takie załatwianie rzeczy. Teraz znowu abarot, wszystko, ale to tak bywa. Natomiast no nie, no i tak trzeba wyjechać i w ogóle. Także tak, programy pewnie będą być może kompulsywnie, czyli niekoniecznie codziennie, aczkolwiek zobaczymy. Natomiast no właśnie te rytuały czy coś. No i Mabon, który teraz będzie do zakupienia. Ja wiem, że to jest tak, że wszyscy czekają na koniec kawy z wróżką, bo wtedy właśnie wejdzie ten Mabon. My to czasem opisu nie zdążymy dać, a już jest wykupiony. W przyszłym roku Dorota mnie namówiła, żeby już było więcej tych rytuałów, ale
No właśnie. Natomiast co? Aha, wysyłki będą po urlopie, czyli pod koniec sierpnia. I nawet dosyć dobrze, bo miałam być do końca sierpnia na urlopie, trochę wcześniej to się przesuwa, ale dobrze, bo tam jakieś rady pedagogiczne, coś tam zawsze w końcówce sierpnia są, więc będę mogła uczestniczyć, a nie jak ostatnio udawać, że zniknęłam po prostu. Tak to bywa. Dobrze, także moi kochani, tyle w sumie ogłoszeń, bo tak, żeby coś ciekawego energetycznie, sezon ogórkowy to nie. Na to spotkanie się strasznie cieszę, nawet jak przyjdzie ostatnio, znaczy kiedyś było z 15 osób, potem były ze 3 osoby, ale to jest zawsze poznanie nowych twarzy ale na to żywo. Ale ostatnia była taka pani, że tak powiem, z ulicy? Nie z naszej grupy, taka pani Basia. Tak, pani była zachwycona, bo pamiętacie z telewizji. Tak, z telewizji pani była, no. I pamiętała i przyszła, pamiętam. Bardzo fajna babka zresztą. I właśnie tak fajnie ludzi poznawać, no fajnie. Dlatego jak gdzieś tam się ewakuuje, to lubię sobie zrobić spotkanko na spokojnie. Dokładnie tak. Żegnam się z YouTube'em, bo ja tutaj nagrywam, co by na YouTube też było. Czekajcie, się pożegnam.